Hello, bitches! Dzisiaj jest dzień wyprowadzki. Powiem wam, że trochę już się cieszę, ale nadal mam taki niepokój. Nadal mam taki stres, no bo wszystko zaczynam nowe, w nowym mieście, z nowymi ludźmi. No i będę miał tam nową historię. No i trochę się stresuję, no bo mieszkałem tutaj w Katowicach i no miałem blisko do mamy, do mojej przyjaciółki, no a tam jednak będę sam, no bo przeprowadzam się do Warszawy. I dzisiaj będzie pierwszy dzień przeprowadzki, no bo mam na to 15 dni i dzisiaj jest pierwszy dzień przeprowadzki i już wam pokazuję. Dzisiaj po prostu bierzemy dosłownie większość rzeczy, no takich najcięższych, takich, których już nie będę używał. A jeśli chodzi o ubrania, no to ja ubrania sobie jeszcze zostawiam, no bo tutaj wrócę. No jeszcze będę mieszkał z półtorej tygodnia, no i potem wezmę już wszystkie ubrania. I na sam koniec, na ostatni dzień miesiąca przyjadę tu po prostu posprzątać. I kurczę, no wiecie, Warszawa to jednak będzie inne miasto. To będzie duże miasto. Ja też się przeprowadzam w takie miejsce ciche i tak na uboczu trochę. I może tam się będę dobrze czuł. Zobaczymy. Ja nie mam takiej presji, że chcę tam mieszkać, to był mój cel i w ogóle, że tam już zostanę. Nie, mam taką presję, że chcę zobaczyć, jak tam będzie, czy mi się spodoba, jeżeli mi się nie spodoba, to się przeprowadzę. To jest moja presja. A największa presja to jest taka, że ja tam cały czas jestem. Że ja tam jestem 3 razy w miesiącu. No i wychodzi na to, że po prostu mógłbym wynająć tam mieszkanie, nie kupować non-stop bilety albo paliwo. Więc to racjonalnie brzmi tak. No a poza tym czasami jak jadę i muszę wracać o 23 pociągiem i być tu w Katowicach o 1 w nocy, no to jest męcząca. Tam to od razu coś załatwię i od razu wrócę. W przeprowadzce dzisiaj pomaga mi moja mama z Oliwią, moją bestii. No i zaraz moja mama tutaj przyjedzie, będziemy wszystko pakować do takiego dużego busa. Takiego, można powiedzieć, dostawczego, więc się cieszę, że u mnie w rodzinie coś takiego mają. Więc sobie to wszystko spakujemy. No i jedziemy kierunek Warszawa. No jakoś to będzie, zmiany są ważne i no trzeba czasami podjąć ryzyko, żeby być szczęśliwym. No gdzie jesteś? No wjeżdżam na twoją ulicę. Dobra, dobra, oki. Bo jak coś, to jest wolne miejsce, więc dobra. Więc możesz parkować. Dobrze. Dobra, to pa, pa. No, wchodź. Ja tu pakuję takie rzeczy do sprzątania. Zmieści się to wszystko? Dobra, no to co, zaczynamy? No i teraz ogólnie rozkminiamy coś takiego, czy to wszystko wejdzie, bo ja mam naprawdę dużo rzeczy i czy nie jechać na 2 auta, ale to jest nieopłacalne, bo to jest tyle, wiecie, pieniędzy na paliwa. No i próbujemy to ogarnąć, żeby jechać jednym autem. Nie wiem, jakim cudem my to ogarnęliśmy. Ale jeszcze jest dużo miejsca. Chodź tam, zobaczę, czy ten lufcik ci się da otworzyć. To dzwonię do Oliwii, że jedziemy, dobra? No. Pierwszy postój, kochani, najdrożsi. Czekaj, jak ja wyglądam? Nie, pozdrawiam, widzów Michała. A ty chcesz coś, mama? Dobrze, czekaj. Flat white. Yeah. Jest opłata za kubek 30 groszy. A chcę tylko powiedzieć, że czekam tylko na przyjazd mojego chłopaka i jestem zakochana. Nie interesuje mnie to teraz. Dobra, dobra, patrz, słoneczko. Nie, bo jest gorąco, się nie jest gorąco, właśnie nie jest gorąco. Słuchaj, porano wziąłem te placki na przysięgę. I powiedz, która, jak myślisz, jest która? Która? No aha. Spróbuj, ja wiem. Jest taki inny polsmak. Ty nie czujesz różnicy? No to jest owsiane. Tak. No, czuję, tu, czuję. Tutaj? No tak, jest. Po 3 godzinach jesteśmy już w Warszawie. Jesteśmy na moim nowym osiedlu. Nie będę wam za bardzo pokazywał, żeby było prywatnie. Więc teraz idziemy odebrać klucze. Posprawdzę wszystko.
Ja też się muszę zapytać pana o to, czy ma miejsce garażowe. No i co? I zaraz wam dam znać, jak to wszystko wygląda, bo będziemy pewnie sprzątać, ogarniać, więc będziecie wszystko widzieć, a my idziemy zobaczyć już mieszkanko. Dobra, kochani, jesteśmy już na mieszkaniu. Wszyscy jemy, ale pokażę wam mieszkanie. A więc tak. Tu jest garderoba, proszę bardzo, tu mamy praleczkę. Garderoba normalnie jak Carrie Bradshaw. Tak mi się to super podoba, patrzcie jak to super wygląda. Dobra, następnie wchodzimy. Tu mamy toaletę. To lustro jest przepiękne tutaj. Tutaj widzicie, tu prysznice. To jest super. To mi się mega podoba, bo będę miał gdzie kłaść, wiecie, rzeczy. I tak, i tu mamy sypialnię. Ładna, ale ten obraz, no. Tu dam sobie zaraz ten wieszak. Tu mamy kuchnię. Widzicie? I to jest super, że w końcu mam tą kuchnię wyższą, a nie do kolan, tylko do pasa prawie. Więc super, bo jest wyższa. Tutaj sofa. Jest fajna, bo jest rozkładana. Widzicie? Że jak ktoś przyjedzie do mnie, to sobie będzie spał. Jak to? Teraz. O, tam zrobiło się. Dobra, sytuacja jest ogarnięta. Byliśmy u pana z ochrony. Teraz podjeżdżamy autem dostawczym. No i będziemy to wszystko wynosić. Znaczy najpierw wynosimy rzeczy takie do sprzątania, a potem te rzeczy, wiecie, już ogólne. Mam tutaj do mebli. Dobra, no to zaczynamy sprzątać. Oliwia będzie sprzątała garderobę. Ja sprzątam kuchnię, a mama będzie myła okna. Każdy z nas się jakoś podzielił. W miarę już ją posprzątałam, także teraz zabieram się za kibel. Sprząta na pełnej. Nie wiem, czy widzicie, ale wnieśliśmy te wszystkie ubrania. Telewizor też już wniesiony, więc to musimy teraz to wszystko ułożyć. Więc teraz już wszystko rozpakowywujemy. Znaczy Michał de facto ze swoją piękną mamusią. Kurczę, może tu tam szklanki jedna. Gdzie... Bo talerze powinien być gdzieś niżej, gdzie... Ale to jest jeszcze szafka obok. A tu jest jeszcze. No. Wiecie, my tu na razie, ja tak po prostu prowizorycznie to układamy, no bo jeszcze będę jechał do Katowic po moje ubrania i potem jak już tu przyjadę z tymi wszystkimi ubraniami, to kupię sobie jakąś komodę, wywalę niepotrzebne rzeczy i tak już po swojemu będę perfekcyjnie to układał, bo to teraz tak miszmasz. I witam was ponownie, tym razem w Katowicach i tak jak mówiłem, że jak drugi raz będę jechał, to będę miał mniej tych rzeczy. Tak teraz się wydaje, że jest naprawdę więcej. I jeszcze całe to. Chcę, żeby już ta przeprowadzka się skończyła. Serio chcę mi się ryczać. O, jest okej. Witam! Dzisiaj już jest pozytywny humor. Może przeprowadzam się do Warszawy? Nie, będzie dobrze. Ja wiem, że sobie poradzę. Wczoraj był ciężki moment. Po prostu bałem się, że się nie spakuje, ale udało się spakować. Będzie dobrze. Zawsze sobie daję radę, to teraz też dam. LOL. Widzicie? Tak wygląda właśnie moje auto. Zamknie się czy nie? Byłem odwiedzić moją rodzinkę i przyjechałem teraz na stację zatankować, więc idziemy tankować auto za miliony monet. Dziękujemy. No co ja mogę powiedzieć, że jestem tak wrażliwą osobą, że ja dzisiaj cały dzień po prostu ryczę. Widziałem się z Oliwią, to ryczałem. Widziałem się z całą moją rodziną, to ryczałem. Teraz też będę ryczał, jak wyjeżdżałem z domu, też ryczałem. Ja mam po prostu dość. Chciałbym być po prostu taką osobą, że po prostu nie mam żadnych emocji. Po prostu wychodzę i nie płaczę. Ja po prostu stresuję się wszystkim, płaczę. Nie umiem tego wyłączyć. No jestem taki wrażliwy, że
Nie płacz, proszę nie płacz. Dobra, ja już jestem w Warszawie, tutaj pan super z ochrony powiedział, że mogę sobie tutaj bliżej podjechać. Dosłownie pod same drzwi klatki, otworzył mi furtkę i idę wynosić rzeczy. Jezu! Od razu czuję ten vibe ochrony, bo ostatnio też był bardzo fajny pan z ochrony i teraz jest drugi, więc już mi się to podoba. Wnoszę rzeczy i odezwa się w mieszkanku. Wniosłem wszystko i... Tego zabrałem w cholerę, że musiałem to pakować, teraz muszę rozpakowywać. Co? Nie wiem, odezwę się do was jutro. I tak sobie chwilę pogadamy. No, tak będzie najlepiej, bo ja muszę sobie to na spokojnie ogarnąć, a tego jest mnóstwo. No i minął jeden dzień i... No mogę powiedzieć, że już wszystko sobie ogarnąłem. I no jest tutaj czysto, ale no wiecie, będę musiał na bieżąco wszystko kupywać i w ogóle, ale no mogę wam pokazać mniej więcej, jak to teraz wygląda. Nie zważcie na to, bo po prostu jeszcze nie mam materaca. No właśnie to będę musiał wszystko ogarniać, poprzywieszać. Muszę kupić sobie jakąś półkę na książki, to muszę przywiesić. Tutaj telewizor, ten obraz też będę musiał przywiesić. Tutaj tak to wygląda. W końcu czysto, nie ma żadnych worków. Kupić materac. No już zamówiłem w Ikei, ale chyba dopiero w poniedziałek będę mógł odebrać, więc na razie śpię na kanapie. Tylko muszę kupić sobie jakieś organizery. Popatrzcie, jak to wygląda. No niezbyt zachęcająco, tak to leży po prostu. Muszę się wam pochwalić pewnym miejscem zwanym garderobą, bo jestem z niej naprawdę dumny. Patrzcie. Jezu! Tutaj są marynarki i kurtki. Tutaj są bluzy, swetry. Tu mamy spodnie i to tak. Tu się dzielą na spodnie, a tu są spodenki. Widzicie, jak to jest wszystko ładnie powieszane. Tu od góry mam czapki, rzeczy sportowe. Tutaj są takie rzeczy, wiecie, bluzki, jakieś takie po domu. Tutaj są na ramionczkach. Też takie rzeczy po domu, tylko jeżeli chodzi o spodnie i spodenki. No i mamy tutaj rzeczy do biegania i na siłownię. No i potem jakieś buty. Tutaj moja collection torebek. Widzicie, że już mam coraz więcej torebek większych, a nie mniejszych. Ja mniejszych mam tylko raz, dwa, trzy i cztery. To cztery, bo czarną jeszcze. No i tak to wygląda. No zaczynamy nowy etap w moim życiu. Nadal nie umiem się przyzwyczaić, że tutaj mieszkam i no jestem tu od 2 dni, w sumie 2,5, bo wczoraj jeszcze ten wieczór się liczy. Wydaje mi się, że ta decyzja była dobra, no ale nie mam 100% gwarancji, no bo nigdy nie masz 100% gwarancji, no ale na pewno będzie dobrze. Tyle będzie dzisiaj w filmie, bo i tak to będzie jeden wielki chaos i no... I tak zbieram się pobiegać i jakoś tak pożyć tą Warszawą, ale nie wiem jak to będzie, zobaczymy.